Za chwilę werdykt tego konkursu. Także wszystko będziemy tutaj za chwilę mieli jasne. Oczywiście dekorując konie, dekorując całe zaprzęgi, w pierwszej kolejności poprosimy o dekorację koni, bo ponieważ taki jest zwyczaj, że to one tą największą pracę robią, przedłużeniem koni są oczywiście powożący. Ja chciałbym może najpierw jeszcze szybciutko podać te wyniki. Mogę z tego podawać. Dobrze, podaję wyniki. Pierwsze miejsce, Andrzej Benedykciński, łączny czas 4 minuty 16 sekund 94 setne. Na drugim miejscu Rafał Paszyński, 4 minuty 32 sekundy 50 setnych. Trzecie miejsce, Jacek Soborski, 4 minuty 50 sekund. Proszę bardzo. Czwarte miejsce Katarzyna Nazarewicz, 5 minut 1 sekunda i 2 setne. Szóste miejsce piąte miejsce Paweł Gorczyca, 5, 12 sekund i 94 setne. Kolejne miejsce Wojciech Soborski, 5 minut 48 sekund 9 setnych. Kolejne miejsce 8 sekund i 57 setnych. Edward Lisiecki, 6 minut 12 sekund 86 setnych. Marcin Haberski, 6 minut 14 sekund 59 setnych. Jerzy Grzela, 6 minut 27, 55 setnych. Proszę Państwa, w czasie, kiedy dekorujemy wspaniałe nasze konie, ja ogłoszę wynik Państwa plebiscytu na najlepszego luzaka. Muszę z przykrością stwierdzić, że nie był to plebiscyt na najlepszego luzaka, ponieważ wygrała luzaka, wygrała to Joanna Krętowska. Także miło panowie, że dziewczyny starały się, jak mogły, na was głosowali. Na najlepszą luzaczką dzisiejszej imprezy jest Joanna Krętowska. I tak to dzisiaj mamy. Ona otrzymała 40 głosów, Artur Krawczyk otrzymał 11 i Radosław Sobociński otrzymał 3 głosy, ale ja jestem przekonany, że w kolejnych imprezach będzie to wszystko się zmieniało i do końca ligi będzie to wszystko dynamicznie, dynamiczna walka będzie o wszystkie miejsca, zarówno jeżeli chodzi o pobożących, jak i o luzaków. W dalszej kolejności będziemy dekorować pucharami i za chwileczkę tego dokonamy. Czyli możemy już rozpocząć dekorację, a już Państwo mają puchary, czyli poprosimy jeszcze o wręczenie nagród. Organizatorzy i sponsorzy dołożyli się do tego, że możemy się tutaj z załogami podzielić nagrodami i bardzo uprzejmie proszę o wręczenie tych nagród dla załóg, ponieważ naprawdę zadałem sobie dużo trudu, żeby tutaj nam i Państwu pokazać, jak wspaniale mamy konie w Polsce, jak mamy pobożących, zaprzęgi, jak to wszystko profesjonalnie wygląda. Ile oni muszą trudu, starania na co dzień poświęcić, żeby tutaj na te 2 godziny przyjechać i zaprezentować się w całym kunszcie. Także wręczamy nagrody i serdecznie dziękujemy za przybycie, za uczestnictwo. Państwu dziękujemy bardzo serdecznie za przybycie i dopingowanie. Doping był wspaniały. Oczywiście może innym smutno, że gospodarz nie ma szans, no ale tak to w sporcie bywa. Chciał u siebie, widział, że to jest wielki doping, nie chciał się tutaj zarumienić. No i co zrobił? Wygrał. No i tak to już jest w tym sporcie, proszę Państwa. Mamy nadzieję, że jak będzie impreza w Skwinie czy w Wielkim, to Edward Lisiecki też nie odpuści, Jacek Soborski też nie odpuści i pokażą koledze Andrzejowi, gdzie raki zimuje. Ale póki co we Włocławku nie pozwolił sobie odebrać pierwszej nagrody. Ja bardzo proszę, jeżeli ktoś miałby z organizatorów, czy z sympatyków, czy ze sponsorów o zabranie głosu, uprzejmie proszę, tutaj mamy przedstawiciela pana prezydenta, uprzejmie proszę o zabranie głosu. Dziękuję bardzo. W imieniu prezydenta miasta.
prezydenta miasta Włocławka, przedstawicieli władz i myślę wszystkich Włocławia. Chciałbym złożyć serdeczne zarówno zwycięzcom, jak i wszystkim uczestnikom za wyjątkowe umiejętności, za propagowanie dyscypliny sportowej, która być może nie jest tak popularna we Włocławku, ale naprawdę zasługuje na wyjątkowy szacunek. Jako laik jestem pod ogromnym wrażeniem Państwa umiejętności. W dyscyplinach sportowych zwykle człowiek jest liczyć musi przede wszystkim na siebie, od swojego zaangażowania, od talentu, może oczekiwać wyników. Ale tutaj jesteście Państwo w szczególnej sytuacji. Od Was zależy też, jak będzie układała się współpraca ze zwierzęciem, stworzeniem, które również w polskiej historii ma szczególne miejsce. Z tego powodu jeszcze raz bardzo Państwu dziękuję i gratuluję i podkreślam, że jestem pod ogromnym wrażeniem. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie, proszę Państwa. Nie będziemy tutaj przedłużać, koni się denerwują, jest ciepło. Prosimy o muzykę i rozpoczynamy rundę honorową. Rozpoczyna oczywiście zwycięzca Andrzej Wiśniewski i dajemy ostatnie proste, panie Andrzeju. Zapraszamy serdecznie na honorową. I oczywiście pierwsze miejsce Andrzej Benedyciński, drugi przejeżdża koło nas Rafał Parzyński, dalej na trzecim miejscu Jacek Soborski, dalej na piątym miejscu Paweł Gorczyca, szóste miejsce Wojciech Soborski, siódme miejsce Jan Sternicki, ósme miejsce Edward Wisiewski, dziewiąte miejsce Marcin Kawerski, i dziesiąte miejsce Jerzy Grzela. Bardzo serdecznie dziękujemy. Wielkie brawa dla wszystkich zawodników. Wspaniałe konie, wspaniałe zaprzęgi, wspaniale powożący, jeszcze wspaniała stylizacja, a przede wszystkim Amazonka. Brawo dla zwycięzcy, brawo panie Andrzeju. Wicelider, wicemistrz dzisiejszej imprezy. Trzecie miejsce na dzisiejszej imprezie, Jacek Soborski. Dziękujemy. Dziękujemy.